Słuchajcie, zapraszamy wszystkich na live dzisiaj w większym gronie. Jest z nami kapitan Jezuski. Cześć wszystkim. Jest z nami Mateusz Lech, znany jako Pan Zen. Siemano. Na moment. Za 7, 6, 5, 4, 2, 1. Dzień dobry wszystkim. Z tej strony wita Paweł Jeżowski, kapitan Lisowski i Mateusz Lech, znany jako Pan Zen. Cześć. Dzisiaj mamy specjalną okazję. Prowadzimy live'a wspólnie i opowiemy sobie na temat wieści z Rosji. Do tej pory było to zawsze u kapitana. Dzisiaj wyjątkowo mamy zarówno na kanale kapitana, jak i również na kanale Kremlinka Show. Czyli rozwijamy się. Tak. I myślę, że będzie to początek pięknej przyjaźni. I za to mam nadzieję. I za to trzymamy kciuki. Słuchajcie, zaczynamy. Dzisiaj będziemy mówić o kilku rzeczach. Na sam końcu powiemy sobie o najsławniejszym zbrodniarzu rosyjskim. Natomiast rozpoczniemy od miejsca 10. Czyli Kazachstan staje się głównym centrum logistycznym importu równoległego. Tak jak pewnie pamiętacie, jakiś czas temu, jeżeli chodzi o wprowadzane sankcje, Rosja zalegalizowała coś takiego jak import równoległy, czyli możliwość importu towarów do Rosji bez zgody producenta. No i tutaj mamy nowe informacje, bo do tej pory tymi kanałami takimi głównymi przeszutowymi tych towarów, które omijały sankcje w pewien sposób, były południowe republiki, były sowieckie, w tym Kazachstan, Armenia i inne. Natomiast no, dużą rolę stanowiła Turcja do tej pory. Tak? Jeżeli chodzi o 2022 rok, oni zwiększyli obroty z Rosją trzykrotnie. Nadal, przypominam, to nie były takie obroty, które umożliwiały obchodzenie sankcji, natomiast no, część oczywiście, jak gdyby w całości, tak? Natomiast część oczywiście tych sankcji było obchodzonych. No i tutaj mamy nowe informacje, o tym sobie mówiliśmy. Mówiliśmy o tym, że Turcja, jeżeli chodzi o ostatnie dni, no zdecydowała, że przyłączy się jednak do europejskich sankcji. To myślę, że jest zaskoczenie dla wielu. Co sądzicie? Trzeba jeszcze popatrzeć, jak Turcy realizują, bo co mówią, to jest jedno, a realizacja to jest drugie. Pamiętacie o tym, że padła informacja, że przestają przepuszczać przez granicę towary do Rosji, a okazało się, że chodziło bardziej o wprowadzenie pewnych implementacji software'owych i potem zaczęło to wracać raczej do tego, co było, więc ja tam Erdoganowi do końca nie wierzę, a w związku z tym, że nadal blokuje Szwecję, nie wierzę mu tym bardziej, jeśli chodzi o akcesję do NATO. Ja jestem odmiennego zdania, ale zobaczymy, co na to Mateusz. Ja chciałem powiedzieć jedno. Tak naprawdę Turcja jest tak niepewnym partnerem, że Rosja musi szukać sobie alternatywy z tego względu, że tak naprawdę nigdy nie wiadomo, co się okaże za tydzień. Mhm. Czy staną po stronie Unii Europejskiej i Stanów, czy po prostu będą dealować dalej z Rosją. I jeżeli to ma być główny kanał przerzutu importu równoległego, no to ja na miejscu Rosjan bym się poważnie zastanowił, no bo nie jest to partner pewny, nie? Tak, i to jest, myślę, że słuszny głos, jeżeli chodzi o tych partnerów, jeżeli chodzi o import równoległy. Tylko, że... Ale, no. Bo Kazachstan też do końca nie jest pewnym partnerem, jeżeli chodzi o Rosję, nie? Więc zamieniamy niepewnego na niepewnego i otrzymujemy no, jedno wielkie nie wiadomo. No ale teraz wiesz, no mówisz, że Kazachstan jest niepewny, no to który z partnerów rosyjskich, tych południowo było republiko sowieckich, byłby pewny? Oficjalnie żaden, bo oficjalnie Chiny też niewiele robią, więc nie wszystko. Ale nie, mówię te republiki, bo one głównie, tak? Przez no to te Chiny, na tą chwilę najbardziej Armenia. Najbardziej lojalna była Armenia i tak. Gruzja. Armenia, Gruzja do tej pory. Przez Gruzję bardzo dużo szło towarów, przez Armenię też. Natomiast tam również widać pewne zmiany.
Tak, tylko że wiesz, Tadżykistan jest jednak mniejszy i w innym punkcie i tak nie do końca. Ale za to bardzo dużo osób z paszportami tadżyckimi wylądowało nie tak dawno temu w Warszawie i można zobaczyć, jak do pracy, na przykład przy wykładaniu towarów w jednej z dużych sieci działających i w Polsce, i tam nadal, przyjeżdża tłustym Mercedesem, mąż przywozi żonę, bo trzeba dbać o pozory. Ale jeszcze jest jedna rzecz, bo tutaj jak mówimy o tym, że Rosjanie dużo piszą o tym, że teraz Kazachstan przejmie rolę Turcji, jeszcze zwiększy ten import równoległy, tylko bardzo często zapominają, albo specjalnie tego nie mówią, że jeżeli chodzi o Kazachstan i zmianę, jak gdyby wydłużenie drogi takiej logistycznej transportu towarów europejskich, no to trzeba liczyć się z tym, że te towary wzrosną od 30 do 50%. Czyli w sumie. A więc z jednej strony można. Ja tylko zaznaczę, że na koniec roku w Rosji ma być 4% inflacji, tak? 5. No, więc... Nie, znaczy wiesz, nie wiadomo, w połowie roku ma już być. Aha, no tak, więc te 30% wzrost świetnie się bilansuje z tym, z 5% inflacją. Tak jest. Tu pytacie, czy Kazachstan to już, a nie, czy Kazachstan już lubi Rosję? Nie, Kazachstan nie, nadal nie lubi Rosji, nie. Ale lubi zarabiać pieniądze, więc być może tutaj do tej pory zarabiali dużo na tym imporcie równoległym. Nie oszukujmy, to nie było tak, że Kazachstan wprowadził jakiekolwiek sankcje, raczej umożliwiał przywóz tych towarów, często w imporcie równoległych, ale również często tych towarów nielegalnych czy też kradzionych, o tym często sobie mówiliśmy na kanale. No i teraz tak, no jeżeli, dlaczego ja mam inne zdanie? Dlatego, że wszystko wydaje się, że Turcja próbuje po raz kolejny targować się pomiędzy właśnie Zachodem a Rosją i wydaje się, że więcej jest w stanie uzyskać od Zachodu i wybierze ten zachodnią opcję. O czym a dlaczego? Napisaliśmy już troszeczkę dalej i wrócimy do tego najwyżej. Tak. Oczywiście zawsze jak tu Erdogana może być nagle zmiana i tutaj Rosja być może coś nagle rzuci w ostatnim momencie, jednak Turcja zmieni zdanie, ale wydaje się, że jednak zachodnie kraje, szczególnie USA, mają więcej do zaoferowania. Teraz miejsce 9, czyli kolejne spadki zysków rosyjskich firm. Nie wiem, czy pamiętacie, tydzień temu mówiliśmy sobie o spadkach dochodów, jeżeli chodzi o branżę wydobywczą. Mówiliśmy o ropie i gazie. No i teraz mamy kolejne informacje, czyli po tych spadkach o 20%, jeżeli chodzi o branżę naftową, co było zaskoczeniem nawet w Rosji, bo wszyscy spodziewali się wzrostów po tak doskonałym roku 2022, a zyski firm spadły. No i teraz mamy informację, jak to wygląda, jeżeli chodzi o branżę aluminiową. No tutaj liczę na Maćka, ponieważ mamy informację na temat Rusala. No i w przypadku Rusala ten zysk netto spadł o 45%, wyniósł 1,8 miliarda dolarów. No i nie wygląda to, że tak powiem, dobrze. Oni mówią, że z jednej strony no to są te cła, czyli te 200%, co Amerykanie wprowadzili, jak i również mamy australijski zakaz eksportu rud tlenku i glinu i aluminium do Rosji, a więc oni mają problemy jak gdyby trochę z surowcem. Mamy te problemy też z Kazachstanem akurat, jeżeli rozmawialiśmy. No i też zawieszenie w sumie całej produkcji w rafinerii w Mikołajowie. No i to oznacza, że ten rok 2023 niekoniecznie musi być lepszy. Ja się obawiam, że w przypadku producentów metali nieżelaznych w Rosji to na pewno będzie gorzej, bo im mniej miedzi, im mniej niklu, im mniej aluminium, tych podstawowych rzeczy. Nie wiem, jak to będzie z metalami ziem rzadkich, które jakieś tam występują i to raczej Chiny wciągną wszystko drżącą rączką, żeby nadal kontrolować jak największy kawałek tortu tego na świecie. A oprócz tego jeszcze są pierwiastki, te, które służą do produkcji paliw nuklearnych i tutaj też świat chce brać tego mniej, stawiając na Kazachstan. Więc zobaczymy, czy przypadkiem to, co było produkowane w Rosji, nie pójdzie do Kazachstanu na przetworzenie tam, ale to wtedy znowu zarobi pośrednik, czyli Kazachstan, a nie Rosja. Więc zakładam rzetelny spadek dochodów i przychodów,
firm branży metalurgicznej, a przypomnę, że w Rosji pojęcie metalurg to jest w ogóle i święto, i kult, i oni naprawdę bardzo, bardzo zawsze na piedestał tą branżę i ten zawód stawiali, a w tej chwili jest to ich poważna kula u nogi pod względem zarówno ochrony środowiska, bo śnieg w okolicach Norylska jest żółty z powodu dużej ilości siarki. To samo jest przy zakładach produkujących, przy hutach miedzi. Do tego wszystkiego jeszcze obciążenie zanieczyszczeniami metalami ciężkimi okolicy. I do tego wszystkiego oni też odczuli wzrost ceny energii, a to był dotychczas główny atut, oraz ceny pracy. Ale to był główny atut, jeżeli chodzi o to, dlaczego produkowano w Azji, w tym azjatyckiej części Rosji oraz w Chinach, metale pierwotne, takie jak aluminium, czy miedź, czy nikiel. Słuchajcie, to też jest takie pytanie od słuchaczy, skoro jesteśmy na live, mamy taką możliwość, to odpowiedzmy. Jeżeli chodzi o wydobycie tych materiałów, może ja wam to powiększę, bo w sumie pewnie nie widzicie. Tak, lepiej. Ja mam tylko pytanie. Tak, zaraz to też mogę dlaczego zrobić. Dlaczego Maciek udaje Girkina? Czy ty uważasz, że Girkin jest w stanie się do mnie upodobnić? No w sensie tak siedzisz. On się może obciąć. A tak, tak. Ale w piwniczanych on tak siedzi. Tak, nie? Więc... prawda, no. Ale z kciukami też? Tak, kciukami też. Tak, tak. Czy pozycję bardziej religijną? To na science fiction taką masz pozycję teraz, to nie? Jaki science fiction? Ja tam nie jestem. Okej. Okay. Słuchaj, tu jest pytanie odnośnie wydobywania tych metali szlachetnych. W przypadku złota no, mamy dosyć dużo informacji, że są problemy, jeżeli chodzi o wydobycie złota. Tam zapowiadano, że to będzie 400 ton, jeżeli chodzi o ten rok. Wydaje się, że będzie to spadać z roku na rok, dlatego że są potrzebne zachodnie technologie właśnie i tych technologii nie ma. Tutaj dosyć dużo na Twitterze było na ten temat, udziela się tam kilka osób, które się wypowiadały, które bardziej, że tak powiem, znają się na tej branży, no i zapowiadały, że no będą dosyć duże spadki. Tu bym się zastanowił dokładnie, jeżeli chodzi o źródło towaru. Kopalnie odkrywkowe, technologia wydobycia i ekstrakcji z gruntu jest u Rosjan bardzo dobrze opanowana. Transport również, no białoruskie Biełazy i Mazy to wożą. Co innego jest przy rafinacji. Tu może być rzeczywiście kwestia zachodnich, bardziej wydajnych technologii. Jeśli chodzi o miedź i towarzyszące miedzi metale szlachetne jak złoto i srebro, to je się wydobywa tylko i wyłącznie przy odpowiedniej fazie rafinacji. Więc tutaj też może mieć to znaczenie, a Rosjanie jeszcze parę lat temu, kiedy tłumaczyłem pewne rozmowy, z tym mieli właśnie problem, bo oni wtedy nie przeskakiwali w ogóle progu 0,4 czystości katody swojej, i średnia czystość dla ich katody była maksymalna, to było 99,98, średnia 99,96. I to też oznaczało, że uzysk metali szlachetnych musiał być z tego mniejszy. Dobrze, słuchajcie, przejdźmy sobie do następnego pytania, czyli przejdźmy sobie teraz do miejsca już 8 i powiemy sobie, jak wyglądają zapasy, jeżeli chodzi o dolary, które są trzymane w skarpetach rosyjskich. W jakich skarpetach? Oni nie mają skarby, to są onuce. No ale nie, no te dolary to chyba w skarpetach wiesz, trzymają. Tak, tak, tak przynajmniej mi się wydaje, tak. W materacu też nie, bo to siennik. Słomą wybychany. Tak. No i mamy te rekordowe zapasy, jak podaje tutaj Bank Centralny, jeżeli chodzi o Rosję, to w zeszłym roku w listopadzie przekroczono 100 miliardów dolarów i innych też walut, bo oni to wszystko przeliczają na dolary, okazuje się. To było 7,3 biliona rubli, w dolarach no to daje mniej więcej obecnie 105 miliardów, w listopadzie było powyżej 100, teraz mamy 105. No i teraz jest to rekord od 2018 roku. No i wszystko wskazuje, że te poziomy oszczędności gotówkowych w Rosji będą wzrastać, a należy pamiętać, że
część Rosjan cały czas nie może wypłacić swoich pieniędzy. Zwłaszcza w walucie obcej, nie? Tak, bo mamy tutaj, jeżeli chodzi o te waluty, mamy cały czas utrzymywane embargo, znaczy embargo, zakaz wypłacania kwot powyżej, to zależy, czy to są indywidualni, czy biznesowi, natomiast no, mamy zakaz wypłacania kwot, które wcześniej były zgromadzone na, czyli przed inwazją, były zgromadzone na rachunkach Rosjan. Więc w tym momencie jakoś jednak Rosjanom się udało wypłacić te pieniądze, prawdopodobnie wypłacili w rublach, no i poszli do tego kantoru i zamienili z powrotem na te dolary. Tak to ze stratą w szarej strefie, ale jednak w pewniejsze pieniądze. Tak. Panowie, jest możliwość powiedzmy wyjęcia rubli, przejechania do Azerbejdżanu na przykład, kupienia waluty i wrócenia z walutą, nie? Tak. To czy Azerbejdżan przyjmie te ruble? Tak, przyjmie i właśnie mniej więcej tak się podaje, że wszystko wskazuje, że ponieważ Rosjanie nie mają takiej ilości papieru, czyli dolarów tak. w bankach, wszystko wskazuje, że po prostu banknoty były importowane do Rosji. Czyli jeździli do Turcji, no i zarówno firmy, jak i osoby indywidualne. Tutaj mówi się często o tym, że tak, firmy wywoziły właśnie, że tak powiem, albo inaczej, wywozić to może niekoniecznie, ale wwozili w walizkach te dolary. No i stąd jest ta propozycja, tak? Czyli mamy propozycję, żeby zwiększyć, ponieważ zgodnie z kodeksem celnym w tym momencie można wwieźć tylko 10 tysięcy gotówką, ale jest propozycja, która, i to jest ciekawe, pochodzi od Stowarzyszenia Banków Rosji, żeby zwiększyć to do 100 tysięcy, no bo oni po prostu nie mają fizycznie tych dolarów, a jak ktoś im przywiezie i na przykład wpłaci do tego banku lub oni sami przywiozą i wpłacą, no to wtedy ja nawet się widzę, to zwiększy. Taką fajną opcję zarobienia, przynajmniej w zeszłym roku. Jedzie sobie Rosjanin na wakacje do Turcji, bierze trochę rubli, tam sprzedaje je po kursie w miarę jakimś oficjalnym, po czym przywozi dolary do Rosji i po kursie czarnorynkowym zwracają mu się te wakacje. Myślę, że można było sobie troszeczkę w ten sposób zwrócić kosztów wyjazdu. A co powiecie na historię jeszcze inną, że skoro nie mają papierów, w sensie dolarów, euro, fizycznie, którymi mogą operować, wprowadzą to, co było kiedyś w Polsce, bony, ekwiwalent o pewnym przeliczeniu. Powiedzą oczywiście, że jest jeden do jednego. No ale... Wiesz co, no jest to jakaś opcja, tak, tam jeszcze cały czas jest dużo opcji takich, które były stosowane za Związku Sowieckiego, no jeszcze wszystkiego nie wykorzystali, tak, talony, bony, kartki, pewnie to będzie teraz bardziej elektroniczne. I skok do przodu w postaci krypto. No na przykład, tak, cały czas przecież pracują, tak, jest tam kolejna uchwała w Dumie odnośnie elektronicznego rubla, tak, tutaj również Rosja pracuje, co by w pewien sposób wiele rzeczy mu uprościło, jeżeli by mieli tego elektronicznego wprowadzonego rubla. Słuchajcie, miejsce siódme, czyli ja to zatytułowałem, bo to akurat chyba... A nie, to nie był mój punkt, bo razem robiliśmy to zestawienie, czyli ja to zatytułowałem Turcja zmienia front. No i mamy to, co się dzieje, jeżeli chodzi o Turcję, Szwecję i Finlandię. Tak. Jak to, słuchajcie, wygląda waszym zdaniem, ponieważ no wszystko wskazuje, że jeżeli chodzi o przynajmniej członkostwo Finlandii, no to jedynie chyba Orban jest na drodze. Orban ciągle przeciąga. Tak, tak. To jest chyba wiadomość z dzisiaj nawet, że Erdogan się najprawdopodobniej zgodzi na to, żeby Finlandia weszła do NATO. Więc i z tego, co pamiętam, to decyzje mogą się dopiąć do czasu wyborów w Turcji, więc myślę, że to jest taki ciekawy news. No i zobaczymy, co dalej. Nie? Węgry myślę, że też zostaną dociśnięte i ten temat wchodzi w ostatni etap tak naprawdę i za chwilę może jeszcze w tym roku będzie zakończony cały ten proces akcesyjny. No i biorąc pod uwagę rosyjski interes,
no to mamy z Finlandii do Petersburga niecałe 200 kilometrów od granicy. No i mamy ponad 1000-kilometrową granicę, którą trzeba w jakiś sposób prawdopodobnie sobie przemodelować strategicznie czy tam wojskowo. Więc jest to bardzo poważne wyzwanie po stronie Rosji, no bo jednak Petersburg jest chyba drugim największym miastem, prawda, w Rosji? Jest drugim najważniejszym. Tak, tak, więc tak naprawdę posiadanie granicy NATO 200 kilometrów, no to to już jest gruby temat, nie? Mhm. Ale wiecie co, czy możemy zareagować na bieżące pytanie, które się pojawiło? Tak. Taki ostry zarzut. Przemysław Grabias. A poczekaj, zaraz spróbuję go wyświetlić. O, no nie wiem, gdzieś wyżej pewnie, tak? No ale powiedz, jaki. No dobrze. Eksperci dziwnej maści. A, okej. Według waszych doniesień budżet Rosji ma mieć zabezpieczenie na jakieś 3 miesiące, czyli do końca czerwca. Już niedługo zobaczymy, czy wasze proroctwa w cudzysłowie się spełnią. Bardzo sympatyczne sprostowanie, panie Przemysławie. Po pierwsze, to pani Nabulina powiedziała, że pieniądze, jest to udokumentowane źródło, mają pieniążki na obronę kursu rubla do końca czerwca. Tylko obronę kursu rubla. Dokładnie. Jak ma pan jakiś przeskok, nie wiem czy intelektualny, ale jednak i próbuje pan teraz sklecić coś, czego nie było, to ja bardzo pana pozdrawiam. Bardzo serdecznie pana pozdrawiam, ale się panu nie udało. Więc należy słuchać odpowiednio uchem, a jeśli nawet w inny sposób, to uszy się myje wodą, a nie kartoflanką. Znaczy ja chyba nie byłbym aż taki radykalny, ponieważ nie wiemy, słuchajcie, nie wiemy, czy to będą 3 miesiące, dokładnie, czy pół roku, czy rok. Jeżeli chodzi o ten budżet, faktycznie Nawulina powiedziała, że no będzie problem po tym czerwcu. Wielu rosyjskich ekspertów i ekonomistów, których na przykład publikujemy, mówi o tym. Natomiast to też nie oznacza, że za 3 miesiące wyjdzie, powiedzmy, zastępca Putina, no bo i ogłosi, że Putina już nie ma. Bo trzeba było, nie znał się w toalecie. Nie ma trzeba było go, nie ma Putina, nie usunąć, ma tak, i że w tym momencie ogłaszamy tutaj pokój i w ogóle przepraszamy i coś takiego. No nie, no tak to nie będzie wyglądać. Rosja będzie pewnie dosyć długo próbowała jeszcze i prowadzić wojnę, bo o to często też pytacie, jak i również te problemy no będą się, tylko że chodzi o to, że one się będą nawarstwiać. Czy to oznacza, że w czerwcu skończy się budżet? Nie, bo można sobie też wyobrazić, że ten budżet no będzie cały czas ujemny, będą sprzedawać te dewizy, no i pewnie jeszcze mogą do jesieni dociągnąć, być może mogą do 2024 dociągnąć, tylko jakim kosztem? No to wszystko coś za coś, tak? Ale mówiliśmy co i jak i dlaczego i powiedzieliśmy jedną rzecz, bo to było mówione między nami. W kraju demokratycznym siła oddziaływania społeczeństwa, które obrywa straszne cięgi w postaci skutków tych sankcji, owszem, można by powiedzieć, że wtedy taki okres byłby prawdziwy, ale powiedzieliśmy jeszcze jedno. W kraju autorytarnym siły bezpieczeństwa oraz inne sposoby oddziaływania spowodują, że oczywiście przeciągnąć można tego typu okres. Na jak długo? Nie pokusimy się, ale do końca roku jest to jak najbardziej możliwe. Więc proszę pana, proponuję odsłuchać vlogi u Pawła na kanale w Kremlinka Show, u mnie, gdzie było o tym mówione, i uderzyć się w piersi, żeby nie szukać innych sposobów na żal za grzechy i powiedzieć, czy było to mówione i dlaczego. Czy ja mogę spróbować wytłumaczyć coś? Nie wiem, jak mnie będzie słychać, to się może pochyla. Nie, nie trzeba, słychać się bardzo dobrze. Okej. Musicie sobie to wyobrazić jak, nie wiem, prowadzenie restauracji. To, że nie przychodzą w tym momencie ludzie do tej restauracji, a ona musi być prowadzona, musi być kupowane jedzenie, które jest wyrzucane, musi być zatrudniony kucharz, muszą być zatrudnione kelnerki, nie oznacza to, że restauracja padnie od razu, bo powiedzmy ma oszczędności jakieś. Więc prowadzenie tej restauracji, tak jak prowadzenie wojny, kosztuje tu i tu. Natomiast zapasy właściciela tej restauracji i dochody, których on już teraz nie ma, powodują, że on w przyszłości, nawet gdy wojna się skończy i ludzie zaczną przychodzić, czyli biznes zacznie wracać, tak naprawdę tych pieniędzy już nie będzie. Bo to jest tak naprawdę kwota utracona bezpowrotnie. Czyli to, że Putin odkładał 20 lat
na tę wojnę. Nie śmiejcie się. No my się śmiejemy z tego nie z siebie, tylko co jest napisane. Okej. Tak naprawdę on w tym momencie przetapia te 20-letnie oszczędności i to jest tak naprawdę dochód utracony i oszczędności utracone. I tak naprawdę to, o czym my opowiadamy, to nie jest wróżenie, jak długo im starczy pieniędzy na prowadzenie wojny, tylko co potem w tym okresie następnych 10, 20, 30 lat, ze względu na to, że tego się nie da nadrobić. Po prostu to już ucieka bezpowrotnie. No, tyle. No tutaj myślę, śmieliśmy z tego, co tu jest napisane, że to przeczytam dla tych osób, które słuchają, no właśnie, a nie oglądają. Ten pan po lewej nie dostosował się do większości i nie zrobił porządku na głowie. Tu chodzi o to, że mam włosy. No, przepraszam. Ja nie widzę stąd komentarzy, za daleko jest troszeczkę. Wiesz co, no teraz nie będę nie, okay. tego za przeczytałeś, bardzo przesuwał, okay. bo nam się wszystko rozjedzie. Mogę tu przesunąć, tak, ale... dobrze, słuchajcie, to teraz sobie przejdźmy do następnego punktu, czyli miejsce szóste. I to jest twój punkt, Mateuszu. Znowu. Nazwałeś to niesmaczna, sałatka warzywna. Tak. Jeżeli mam powiedzieć z pamięci, czy ty przeczytasz to, co sobie zapisaliśmy, bo to z pamięci mogę powiedzieć, tylko może coś mi umknąć. No to masz. Okej. Pomimo roku wojny na Ukrainie i głośnego krzyku sankcje, trzeba odcinać Rosję od Zachodu i tak dalej, zdarzają się firmy, które wciąż sprowadzają warzywa z Rosji. I o tym napisał ostatnio Berliner Zeitung, i że pomimo sankcji sprzedawane są tanie warzywa w Rosji. Według publikacji ustalono dostawy rosyjskich produktów na rynek hurtowy w Broniszu bodaj. Dziesiątki ciężarówek, tanie ogórki, tanie pomidory są sprowadzane wciąż do Polski. No i jest to takie średnie, nie? Dla mnie budzi to pewien niesmak. No ale widzisz, niektórzy nie jadają sałatyka, więc... No okej, okay, ale wiecie, no sytuacja jest taka, oni nas straszą, że nam wysadzą wszystko atomem i zabiją nasze dzieci, a my kupujemy od nich ogórki, nie? Trochę taki mam dysonans co do tego. To prawda, a w dodatku oni jeszcze i tak uważają, że najlepszy sposób przechowywania ziemniaków jest w butelce. Słuchaj, ale tutaj mamy takie pytanie od słuchaczy i takie sugestie, że my nadajemy z jakiegoś bunkra lub piwnicy. No tak, Girkin siedzi piwnicy obok. Ale ja już mówiłem, że my mamy wyższy poziom, bo on jest w piwnicy, my jesteśmy na poddaszu. Tak. Mamy lepszy widok na to, co się dzieje w Rosji niż on. Nie, mamy wyższy poziom rozmowy. Okay. Z definicji uprawiam ją na wyższym poziomie. O, Martin jest z nami. Cześć. Cześć, Martin. Cześć, Marcinie. Dobrze, słuchajcie, to przejdźmy sobie do następnego punktu. Na następny mamy piąty punkt. I tutaj punkt, który ja może go wyświetlę, bo to pan Maciej Lisowski. Nie. Nam zapodał ten... Nie, to twój? Oczywiście. A, to przepraszam. A, wszystkie zabawne tytuły muszą należeć do mnie. Aha, rozumiem, to nie wiedziałem. Tak. Słuchajcie, to przeczytaj widzom, tak, i słuchaczom. Dobra. A ja zaraz go wyświetlę. Nie, no to... Aha, wyświetla się już? Nie, jeszcze się nie wyświetla. Aha, okej. Okay. Dobra, miejsce piąte, skąd się masturbować, iść do wojska. I to jest ciekawa informacja, która pojawiła się bodaj wczoraj. Niektórzy może znają, niektórzy nie. Jest taki portal Pornhub z pornografią. Moment, jedziemy na YouTubie, więc tam ogranicz, żeby nas nie wycięli. No ale to nic nie powiedziałem wyraźnego na razie. Są takie ciemne z zakola internetu. Okej. Okay. I jeżeli się mieszka w Rosji i korzysta się z tego portalu,
to przed filmami pojawiają się reklamy, tak jak na YouTubie. Natomiast tu wyświetliłem, jakby ktoś nie wiedział, to wyświetlam, ale nie mówimy tego, żeby tak. Nie było to nie my, kto reklamy. To okay. Ktoś napisał, okay. Ze słuchaczy. Więc jeżeli ogląda się taki film, to przed pojawiają się reklamy i w Rosji pojawiają się reklamy nie kogo innego jak grupy Wagnera, zachęcające do wstąpienia do ich oddziału. I właśnie tytuł tego punktu to jest mniej więcej treść takiej reklamy. Prigozhin do teraz werbował swoich żołnierzy w więzieniach, natomiast Szojgu i Gierasimow go trochę od tego odcięli, gdyż wojsko rosyjskie przejęło ten rewir i oni zaczęli werbować tam. A Prigozhin po prostu próbuje kreatywnie gdzieś rozwijać swoją armię. Dzisiaj widzieliśmy zapowiedź, że do końca maja ma chyba zmobilizować dodatkowe 30 tysięcy osób, więc jest to ciekawe. Więc taki portal, gdzie według statystyk, które też opisaliśmy w twoim zestawieniu, 65% oglądających, to jest wiek między 18 a bodaj 34 lata, więc tak naprawdę marketingowo reklama jest skierowana w bardzo dobre miejsce. Prigozhin też szuka poza takimi portalami w nowych miejscach, na przykład odwiedza szkoły średnie. Więc to są takie ciekawe rzeczy, myślę. Znaczy nie, to nie Prigozhin, to więźniowie Prigozhina. Tak, więźniowie no tak, no ale tak. To wiadomo, że tak, to jest tak, na jego tak. Polecenie, oś, więc tak. Skrót myślowy. No i panowie, co o tym sądzicie? Kariera, jak patrzeć na to, jak skończyli pierwsza transza, 30 około tysięcy bojców Wagnera, że skończyli bardzo szybko, a bardzo płytko, bo 2 metry pod ziemią, no to ta kariera dla tych absolwentów szkół średnich słabo wygląda, a raczej jej perspektywa i czas trwania. No ale w Rosji wszystko jest możliwe, bo skoro to jest jedyny kraj, gdzie z pełną świadomością biorą tego krokodyla, który potrafi zabić przy trzecim użyciu, a jednak wiedząc o tym, robią to na zasadzie co? Rosyjskiej ruletki? Okej, ale powiedz, co to jest krokodyl? Krokodyl to jest rodzaj narkotyku, odpowiednio oznaczona tabletka właśnie tym logiem przypominającym krokodyla, i poziom zanieczyszczenia różnymi rzeczami i w ogóle skład chemiczny tego czegoś powoduje, że bardzo szybko uzależnia i zabija. Znaczy możecie sobie wpisać krokodyl i Rosja. Narkotyk krokodyl, bo jak tak. Wpiszecie sam krokodyl, to może nie. Takie zwierzątko. Więc od razu gdzieś tak. Tam... Krokodyl, Rosja, narkotyk. Nie polecam oglądać tego, ale jeżeli ktoś lubi naprawdę takie jakieś mocne rzeczy, jak właśnie odpadać. A ja mam pytanie do kapitana. Proszę. Odnośnie portalu. Tak, krokodyl to nie tabletka, tak. No właśnie. Tak, przy okazji. No? Tak, nie, oczywiście. Myślę, że to było, w postaci tabletki. Nie, wstrzykiwany jest najczęściej. No, mniejsza o krokodyla. Od tego weszło. Nie będziemy się tym zajmować. Ja mam pytanie do ciebie. Co sądzisz o takim sposobie mobilizacji ochotników, jak portale dla młodych mężczyzn. No dobrze, jaki przedział wiekowy jest oglądających, bo na pewno tego typu badania są. 18-24 lata to jest 36%. Czyli najlepszy wiek, żeby najgłupszy wybrać cel. Idealnie stargetowane. Nie. Ja nie mówię o Rosjanach, ja mówię o polskim MON-ie. O polskim MON-ie w ten sposób, no. Z punktu widzenia jakichkolwiek zasad moralnych i etyki, to nikt na to nie pójdzie. No okej. Okay. Ale myślisz, że byłoby skuteczne miejsce targetowania? Z socjologicznego punktu widzenia nie jest na pewno, nie jest głupie. Natomiast czy jest właściwe? Mm-hmm. Co wy myślicie? Pytanie, czy wszystko musi być za wszelką cenę? Ja myślę, że tu też trzeba odpowiedzieć na to pytanie, które jest od Petera. Może go przetłumaczymy na polski. Pyta się, czy... Jeżeli chodzi o grupę Wagnera, to czy dostają żony powołanych, czy tam ochotników, nie wiem jak ich zwał, również te same świadczenia, jeżeli chodzi o weteranów. No i tu jest właśnie ta różnica. Absolutnie nie. Że nie. Że słuchajcie, że nie. Wygląda na to. I o tym właśnie było, jak był ten reportaż w rosyjskiej telewizji, u nas też był chyba Andromeda albo ktoś to puszczał.
No w każdym bądź razie no wygląda to tak, że oni sami mówili, że jeszcze to się nie udało uzyskać, tak? Czyli no jeżeli ktoś zostaje tym kadłubkiem, no to nie ma możliwości uzyskania dodatkowych świadczeń, co jest jak gdyby problemem. Natomiast oni mają jakiś taki prywatny, tak? Próbują się zrzucać na te tak, osoby. Tak, teraz występuje jakaś chęć do zrobienia zrzutki solidarnościowej, tak. No, złe słowo, ale jedyne pasujące właściwie do tego. No oprócz tego są jeszcze prywatne zasoby Prigożyna pochodzące z profitów, jakie ma za swoją działalność w Afryce. Jeżeli będzie chciał, to ich użyje, no ale to już jest jego dowolność. Tylko, że ostatnio co powiedział, że on chciałby dołożyć do pojęcia swoich bojców, których uważa za najlepszą armię świata już, dołożyć element ideologiczny. To znaczy, że zgłasza, myślę, mocniejszy akces polityczny niż ten, że chciałby zostać prezydentem, a raczej, że wierzy, że zostanie prezydentem Ukrainy. Myślę, że tam to było tylko rozgrzewką, a co się okaże dalej, to zobaczymy. No to jest ciekawy też komentarz już zupełnie, że to ja ciebie teraz zapraszam, a ty kiedyś mnie zapraszałeś. No, zobacz, co się porobiło. Jak najbardziej słusznie. Oczywiście. Zdaje się, że co to jest? Symbioza. Tak jest. A ja bo normalni ludzie potrafią ze sobą co? Współpracować. Nawet się można zaprzyjaźnić. No. Ja robię ładnie. Za kanapkę w tej relacji. Za ochroniarza, tak? Zewnętrzne kanapki. Ty jesteś wkład tutaj mięsny. Naszym ten... Jestem wkładem mięsnym. Nie, no, twitterowym liderem, tak? Tak, jesteś twitterowym liderem naszym. No. Tu jest też pytanie, czy na czczo streamujemy? No na czczo. Sotę. Ale wieczorem chyba z Markiem mamy jakieś spotkanie i tak, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Wieczorem to tutaj teraz mamy spokojnie wodę, natomiast tak. Wieczorem będziemy oddawać się przyswajaniu kultury w każdym możliwym aspekcie, również tym, który związany jest z kulturą spożycia. Tak, znaczy ja chciałem powiedzieć, spożywać... że szanujemy naszych widzów i nasze organizmy, że w południe to jest zawsze. Znaczy południe 18, to zabrzmiało, jakbym nie wiedział, która jest godzina. Dobrze, słuchajcie, przejdźmy sobie to teraz do następnego punktu, czyli miejsce czwarte, napięcie na Morzu Czarnym. To jest kapitan. I to jest już kapitan. No więc tak, wiadomo, 14 marca serią dziwnych manewrów rosyjskiej pary myśliwców doszło do tego, że spadł do Morza Czarnego amerykański dron rozpoznawczy, w misji rozpoznawczej, tym razem nieuzbrojony, MQ-9 Reaper. No spadł on około 120 km na południowy zachód od wybrzeży Krymu. I od razu rozpoczął się wyścig zarówno okrętów rosyjskich i rumuńskich, bo te są najbliższe. Te są najbliższe do miejsca upadku celem podjęcia tego, co będzie pływało ze szczątków. Tutaj podobno, bo jest do gąbka, końca. Jest gąbka, dlatego. Podobno potem, jakby to kończę. Dobrze. Się odezwę. Bo podobno Rosjanie helikopterem swojej marynarki odłowili jakiś, powołując się na to, co powiedzieli, zbiornik paliwa, jeden z fragmentów skrzydła, ale generalnie rzecz biorąc wiadomo było, że sprawa jest niepokojąca, bo jak to się skończy? Pierwszy tego typu wypadek od czasu zimnej wojny. Tym razem samolot bezzałogowy, czy bezpilotowy i pilotujący. I jest nadal niewyjaśniona sprawa tego, czy aby przypadkiem poszukiwania, jakie u południowych brzegów Krymu prowadziła rosyjska marynarka, nie miały coś wspólnego z tym, że jeden z tych samolotów, ten, który się zderzył, zaliczył kolizję z tym dronem, nie doleciał do swojej bazy. Nie jest to na razie, przynajmniej ja nie mam rzetelnych wyjaśnień w tej sprawie, więc traktujemy, że jest taka opcja, jest taka możliwość. Co więcej, Rosjanie oczywiście zakomunikowali, że chcą podjąć szczątki tego drona z wody. Amerykanie wątpią w to całkiem mocno, mówiąc, że to jest 900 metrów, ale żadna ze stron nie odpuści. Rosjanie już skierowali w stronę miejsca upadku zanotowanego najstarszy na świecie pływający okręt wchodzący w skład marynarki wojennej, jednostkę pomocniczą Komuna, która zwodowana w roku 1913. A oni już zwodowana, ją wcześniej używali. Wcielona do służby w 1915, mhm.
czyli ma w tym momencie 108 lat służby. Jest oczywiście po modernizacjach, żeby nie było, ale to świadczy o tym, że rosyjscy ze starej Rosji, carskiej, rzemieślnicy potrafili solidnie budować. W przeciwieństwie do tego, co trafiło później przez dziesiątki lat Związek Radziecki. I ta jednostka, ona między innymi próbowała podejmować szczątki krążownika Moskwa, który poszedł na dno wcześniej, więc jest już znana i krąży po tym akwenie. Co Amerykanie wyślą, nie wiadomo, ale wczoraj pojawiła się informacja, że Turcja wyraziła zgodę na wejście amerykańskiego okrętu lub okrętów na akwen Morza Czarnego, czyli przejście przez Bosfor, a to daje Amerykanom pewne możliwości, bo oczywiście jedna z opcji to jest, przestaną latać ich drony nawet w przestrzeni międzynarodowej, bo to było w międzynarodowej przestrzeni powietrznej, na wodach międzynarodowych to wszystko, i że przestaną te Reapery puszczać z bazy Catania na Sycylii. Druga opcja, że będą je puszczali albo uzbrojone, albo na odpowiednich odcinkach w eskorcie swoich myśliwców. To byłoby chyba najtrudniejsze, ale z kolei wprowadzenie odpowiedniego okrętu wojennego z systemem Aegis i odpowiednimi efektorami SM-2, SM-6 jest w stanie zapewnić, że każdy samolot zbliżający się na odległość strzału, załóżmy z rakiety, którą przenosi pod skrzydłami, do tego typu drona, może się dla niego bardzo źle skończyć. Więc jest tutaj potencjał niestety do eskalacji. Drugi potencjał jest ukryty. Ten ukryty potencjał to jest to, co się będzie działo pod wodą w tym wyścigu do szczątków, które spoczywają na tej głębokości 900 metrów, do których, tak jak powiedziałem, Amerykanie wyrażają wątpliwość, czy możliwe będzie podjęcie tych szczątków. Aczkolwiek historia pamięta sytuację, kiedy podnosili rzeczy z dużo większych głębokości na Morzu Śródziemnym. Tutaj jakiś Przemek napisał, więc, że 1500 metrów. Teraz 1500, no te dane, które miałem wczoraj pisząc, to były o 900 metrach. Jeżeli 1500, zobaczymy. Jest już bardzo głęboko, nie? Tak, znaczy Komersant podawał 900, tak jak ty mówisz, ale możliwe, że jest 1500, tak? No, a panowie, mówimy, że nie. Amerykanie mogą wpuścić cokolwiek, co jest w stanie wyciągnąć z takiej głębokości ten wrak? Tego typu batyskafy załogowe, które schodzą do 3000 metrów, na pewno były. Czy z kolei roboty, to jest inna rozmowa. Bo oni nie muszą go wydobyć, oni po prostu muszą tam dotrzeć i go zniszczyć. Jedna z możliwości to jest zniszczyć, a druga jest wydobyć. Tymczasem przecież materiał udostępniony przez stronę amerykańską, pokazujący nagrania, które były online przekazywane przez ten dron, jednoznacznie pokazują, jak do tej całej sytuacji doszło i kto jest winny, więc tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Ała. O, przepraszam. Nie ma żadnych wątpliwości. No, tak poczułem się oświecony w końcu. Ale technologia tego, co jest w środku w tym dronie, myślę, że Rosjanie i Irańczycy, jeżeli jest to nowsza wersja od tego, co im się kiedyś gdzieś udało przechwycić, ale nie, przechwycili Predatora. Więc zainteresowanie na pewno jest ze strony zarówno Moskwy, Teheranu, jak i potencjalnie Pekinu w zakresie zapoznania się z detalami konstrukcyjnymi tej maszyny. Dobrze, ja się tu, przepraszam, pobawiłem, ale chciałem, żeby cię tam nie raziło, trochę inaczej wyszło. No tutaj ale nie też zachwiane, jest, wiesz. Tak, nie zachwiana, tak. Mimo wszystko, światło w oczy i tak dalej, jest pełna profeska. Znaczy to, co tam było jeszcze odwołanie do Marka Meistera, tak. Że się zemszczą w jakiś sposób, to jest pewne. Tylko jeżeli nie prowadzą eskalacji na tą chwilę, a tak to wygląda, to znaczy, że zrobią to mądrze, a nie głupio. Tak. Co do sposobu, zobaczymy. Gdzieś czytałem takie podsumowanie, że tak naprawdę Rosja w ostatnich miesiącach kilka razy wykonywała różne ruchy, które mogłyby sprowokować NATO, natomiast po stronie NATO jest bardzo duża wstrzemięźliwość. I ewentualne ruchy są skalkulowane, nie dają się wyprowadzić z równowagi, więc no, myślę, że jeżeli będzie zemsta, to będzie na zimno. Ja pisałem o tym niedawno nitkę na Twitterze, że paradoksalnie jakakolwiek forma pozyskania prawdziwego zaznaczam, dowodu na to, że NATO jest zaangażowane w tą wojnę bezpośrednio, to byłoby no,
młyn na wodę, woda na młyn, przepraszam, dla rosyjskiej propagandy, bo wtedy mogliby nawet ostatecznie wycofywać się z tego wszystkiego, co ma miejsce z tej wojny, ale mówiąc, no ulegliśmy całemu NATO. To, że oni na razie o tym mówią i wbijają to swoim obywatelom, bo to jeńcy o tym przecież potrafią powiedzieć, to jest jedno, ale nie potrafią tego udowodnić. Na razie to jest tylko mielenie i wbijanie, prawda, młotkiem do głowy pewnych treści swoim obywatelom, ale nie ma dowodu, który by to potrafił potwierdzić. Ta zemsta w postaci, nie wiem, że nadlatuje nagle samolot, odpala dwie rakietki i spadają dwa rosyjskie myśliwce Su-27 nad morzem, byłaby tym dowodem, a tego nikt nie zrobi. Trzeba to zrobić znacznie mądrzej. I tu być może w jednym z punktów dalej będzie o tym, w jaki sposób może to być zrobione. Okej. Dobra, słuchajcie, przejdźmy w takim razie do następnego punktu, czyli sobie powiemy na temat prania pieniędzy i przeciwdziałaniu praniu pieniędzmi. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o obecną sytuację, bo mamy takie dosyć ciekawe informacje, kto jest kim, jeżeli chodzi o program Rady Europy. Szanowni Państwo, jest coś takiego jak Rada Europy, do której należą państwa, które nie są członkami Unii Europejskiej. I jednym z tych państw była Rosja. Była, ponieważ po jawnej napaści, tym razem przy odpaleniu tej specjalnej operacji wojskowej na Ukrainie, w konsekwencji tego, co zrobili, zostali z tej Rady usunięci. Ale czego nie zrobiono? Otóż nie usunięto około 90 pracowników etatowych rosyjskich. Część z nich ma podwójne obywatelstwo, a to wcale nie jest trudne do uzyskania w tych czasach. Nie usunięto tych pracowników, więc powiedzmy tak, czy mogła Rosja mieć pełen wgląd w to, co dalej dociera i jest obrabiane w Radzie Europy? Myślę, że nawet na pewno. Czy to, czym się zajmowała ta Rada Europy, jest ważne? Jak najbardziej tak. Zwłaszcza, że jeden z programów dotyczył właśnie przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy. A zaznaczę, że każdy z nas w chwili obecnej, zakładając konto bankowe, musi wypełnić pewne dokumenty, które nazywają się MiFID oraz inne, mówiące o tym, że nie wprowadzamy i składamy oświadczenie pod groźbą skutków karnych w tym zakresie, pochodzących na przykład z przestępstwa, prania brudnych pieniędzy, nie wprowadzamy my osobiście, każdy z nas, każdy Kowalski, Lisowski i inny. I w tym momencie jest tego typu agenda Rady Europy. Super. No ale kto nią kieruje? Nadal? Okazało się, że kieruje nią syn rosyjskiego generała, najprawdopodobniej z nadiem niemieckiego Bilda. Syn rosyjskiego generała, który jest wysokim oficerem Służby Wywiadu Zagranicznego Federacji Rosyjskiej. Zaczęli to sprawdzać rzeczeni dziennikarze Bilda. Ustalili, że są zameldowani pod tym samym adresem, przepraszam, w Rosji. I jeden, czyli junior i senior. Więc jest to prawdopodobne, że jest to ten syn? Najprawdopodobniej tak. Co ciekawsze, Służba Wywiadu Zagranicznego Rosji to nie jest szkółka niedzielna dla grzecznych chłopców. To są ludzie, którzy odpowiadają za zamachy na Skripala, za podtruwanie łącznie z Nawalnym i herbatki z Polonem. To ich specjalność, tudzież wirus Nowiczok. I tego typu osoba stoi na straży tego, aby nie prowadzono w Europie jako takiej, licząc w tym wypadku również, przynajmniej tą europejską część z Rosji, operacji transferu nieuczciwie wypracowanych zysków, pieniędzy z przestępstwa i tak dalej. A jak sobie przypomnę, jest taki Echte Deutsche Bank, w sensie chodzi mi Echte Deutsche, czyli taki prawdziwie istotnie niemiecki, który został oskarżony nie tak dawno temu o transfery tego typu właśnie z Rosji i łamał prawo zarówno unijne w tym zakresie, jak i łamał też prawo rosyjskie, bo Putin od dawna chciał ograniczyć odpływ majątku oligarchów za granicę, więc i tu powinno być to ścigane. I jakoś się zbytnio nikomu nie udało. Bank też jakoś zbytnio ukarany nie został, a prezes jednego z największych rosyjskich banków, który odpowiadał między innymi za te szczególne operacje, nazywa się Niemcow. I to też niektórzy mówią, że bardzo nie jest to przypadkowe. Więc
jak to się mówi, złodziej miał pilnować złodzieja. Można chyba takie to określenie lub porównanie zastosować, bo rosyjski wywiad, a często jak to się mówi, rodzina jak wchodzi raz, to wchodzi cała w ten biznes, tak jak z akwarium u Suworowa, pilnował tego, żeby nie prano tych brudnych pieniędzy, podczas gdy bardziej wygląda na to, że pilnował, żeby nie wykryto procederów albo monitorował, czy zbyt się nie zbliżają do tychże procederów transferowych z Rosji. Więc skoro nawet niemiecki Bild to zauważył, to oznacza jak dla mnie, że powinno być prawdziwe trzęsienie ziemi. A jeżeli co do troli, to chyba trzeba będzie tam jakieś lekkie czyszczenie zastosować. Tak, ja zastosuję jak gdybym CPO. Natomiast, bo widzę, że są psychofani rosyjskiego miru. Witamy. To ja chciałem pozdrowić, tak, zwłaszcza tych z Kaliningradu, którzy nie mają od 30 lat ciepłej wody, a teraz im jeszcze zamknęli łaźnie. Tak? Tak. Wczoraj pisałem o tym. Patrz. Tak. Nie zwróciłem na to publiczna uwagi. Publiczna łaźnia zamknięta. Ten. A ja czytałem, że jakieś kluby pozamykali w tym. To może coś z tym związane? Które kluby? No, takie dla różnych mniejszości, wiesz, w Moskwie, w Petersburgu, tam były naloty. Ja się o mniejszościach tego typu nie wypowiadam. A więc, no, ciekawe. Słuchajcie, przejdźmy w takim razie do następnego punktu i powiemy sobie na temat mobilizacji w Rosji. Ponieważ no tu mamy informację, że mamy kolejne fale wezwań dla obywateli rosyjskich. Są potwierdzenia z 40 regionów, mamy pewność od Twer, Samarze, Moskwie, Sankt Petersburgu, Irkucku, Permie. O, nie będę może wszystkich wymieniał. 40. No w każdym razie 40, bo może by to długo potrwało. No wydaje się, jeżeli chodzi o Telegrama, że no ta ofensywa rosyjska zimowa, która już się skończyła, no bo zima się skończyła. Bo się nie zdążyła zacząć. Bo się nie zdążyła zacząć, no kosztuje Rosjan no dosyć dużo krwi. Pewnie Ukraińców też, natomiast no wydaje się, że Rosjanie płacą więcej, no i wciąż potrzebują nowych mobików. Ale to ja mam informację taką uzupełniającą co do tego, bo tak naprawdę te wezwania, one są nie do wojska, żeby się stawić, tylko najczęściej jest to w celu wyjaśnienia rozbieżności w różnych bazach danych. A tak, tak, tak. Tak, tutaj tak, okazji, tak, tak. Ale to, słuchajcie, co dalej? Bo tak naprawdę chyba w październiku czy listopadzie Putin zażądał stworzenia jednej wielkiej bazy danych ze wszystkich baz danych dostępnych, bankowej, urzędu skarbowego i tak dalej. I często jest tak, że adresy się nie zgadzają albo numeru kontaktowego nie ma i w tym momencie ta baza jest mocno uszczelniana. Natomiast jeżeli się dany delikwent pojawi w celu wyjaśnienia rozbieżności, to są dwie wersje. Albo po prostu poda prawidłowe dane i w razie wysyłania biletu za chwilę na pewno go trafią, albo dostaje propozycję wstąpienia do wojska jako ochotnik. I są podane tam różne korzyści dla niego. Co będzie dla niego lepsze? Poczekanie na bilet, czy po prostu zgłoszenie się na ochotnika? Więc tak, gdzieś informacje udało mi się znaleźć, że niekoniecznie są to same bilety, ale jest w dużej mierze właśnie taka zasada, może pan wstąpi na ochotnika lub wyjaśni pan rozbieżności w różnych bazach danych, abyśmy mogli pana powołać za chwilkę. Nie? Mm-hmm. Czyli zawsze masz okazję być ochotnikiem, jak to było w tym filmie w kosmosie. Ja nie mogę wrócić na Ziemię jako ten, który nie zgłosił się na ochotnika. A słuchajcie, może też powiemy troszeczkę na temat sprzętu rosyjskiego. Mówimy także tak, że z jednej strony no jest problem, jeżeli chodzi o tą mobilizację, ona trwa, natomiast no te straty rosyjskie są faktycznie duże. Natomiast no jak wygląda uzupełnianie tego sprzętu, jeżeli chodzi o Rosjan? Bo tutaj z tego, co słyszeliśmy właśnie od fanów rosyjskiego miru, no to Rosja ma teraz gospodarkę wojenną. No, powinna produkować setki czołgów, setki śmigłowców, no i dosyć duże ilości amunicji.
Natomiast... Tymczasem okazuje się, że nawet już sami generałowie, a tutaj Gerasimow, mówią, że pewne rzeczy będą w miarę, jak będzie napływał sprzęt i uzbrojenie. Gdzie pojęcie sprzęt, no to teraz, czy to mogą być tylko samochody ciężarowe, czy to chodzi o sprzęt w postaci pojazdów bojowych różnego rodzaju, a uzbrojenie to jest tylko przede wszystkim broń ręczna, bo w każdej z tych kategorii mają problemy. W kategorii pojazdów opancerzonych, w kategorii czołgów, w kategorii pojazdów artyleryjskich, czyli armatohaubic samobieżnych, haubic holowanych, problemy mają w zakresie amunicji do tego wszystkiego, problemy mają w zakresie samolotów i amunicji do nich oraz, co już trochę napisałem koledze Sławkowi Zagórskiemu, który o tym zasięgnął mojej opinii w pewnej kwestii i robi materiał, jeśli idzie o rakiety manewrujące oraz balistyczne, więc nie będę więcej mówił na ten temat, żeby nie spoilerować. On ten temat fajnie rozkminia na detale, więc jest tych elementów bardzo dużo. Dlatego właśnie szukają różnego rodzaju alternatyw w postaci. Jeżeli da się z Korei Północnej pociągnąć wszystko, co się tyczy części do czołgów typu jako baza T-62, chętnie wezmą. Całkiem możliwe, że będą szukać też rakiet, które skopiowane, produkowane są w Korei Północnej, bo to pozwoli im odpalać je z tych samych wyrzutni, które mają w chwili obecnej na swoim wyposażeniu. Dlatego były rozmowy i tutaj wtedy Iran zastrzegł, że jeśli nawet dostarczy, a był chętny, i na pewno to się nie zmieniło, rakiety typu szeregu Fateh 110, łamane na 310-313, o zasięgach, i tu właśnie pewna niespodzianka, podobno do 500 kilometrów, czyli podobnie jak rosyjskie Iskandery, i wtedy zadeklarował Iran, że on by ograniczył zgodnie z obowiązującym traktatem do kilometrów 300, w co nikt nie wierzy, że takie coś miałoby mieć miejsce, to naprawdę oznacza, że Rosjanie w zakresie tego typu amunicji kłopot też mają. Ponadto samo zdejmowanie z długookresowego przechowywania sprzętu, które po dziesiątkach czasami lat stania i niewłaściwej konserwacji wymagają pewnego remontu kapitalnego, to też zajmuje czas. A brakuje kogo? Fachowców. Średnia wieku tych, którzy się tym zajmują, i nie żeby to tylko oni mieli taki problem, to jest 55+. U nas wcale nie jest dużo lepiej pod tym względem, bo ludzi, którzy znają się na tak starym sprzęcie, zbyt młodych, to już praktycznie nie ma, albo jeszcze praktycznie nie ma nauczonych, dopiero ich trzeba byłoby nauczyć, a ci starsi no, w naturalny sposób odchodzą. Ponadto dlatego wychodzimy z tego sprzętu postsowieckiego i T-72 i wszystko, co z nimi związane, zakończy dosyć szybko swoją historię służby w Wojsku Polskim, oby tylko zostały jakieś egzemplarze do muzeów, bo naprawdę nie jesteśmy w stanie zapewnić właściwej obsługi ze względu na brak części zamiennych do tego. A Rosja, wprowadzając te muzealne prawie, że czołgi T-62, które jednak robią swoją robotę na polu walki, bo będą strzelać, będą na tyle odporne, żeby wytrzymać ostrzał z różnego rodzaju lżejszej broni i będą dawać wsparcie rosyjskiej piechocie, to jednak mają tego tyle, że będą w stanie to uruchomić, chociażby w oparciu o części z Korei Północnej, która weźmie chętnie zboże, którego w tym momencie Rosja ma za dużo, żeby nie było tam takiej bidy z jedzeniem, nie musieli jeść trawy z szyszkami, prawda, okraszanej wspomnieniem tego, że kiedyś ktoś miał rzemień przy bucie. Tak? Więc jest tych rzeczy pod dostatkiem, którymi jednak Rosja może chcieć płacić takiej chociażby Korei Północnej, ale też ta Korea myślę, że będzie chciała trochę technologii w tym zakresie, gdzie są do tyłu, chociażby właśnie w broni pancernej. Tak, tutaj jest takie pytanie, czy te komentarze, które wrzucam z czatu, to ja sam je przepisuję, więc nie przepisuję, po prostu klikam i wyświetlam, a więc tutaj są też komentarze rosyjskich fanów. Jeżeli myślicie, że będę je wyświetlał, to chyba nie, bo to nie jest jak gdyby automat, a więc jeżeli, chyba że się pomylę, tak? Tak samo widzę, że jakieś są też komentarze, które, że tak powiem, oczerniają inne, więc no, starajcie się tego nie robić, bo
no bo to wygląda słabo i źle o was świadczy, nawet jeżeli jesteście rosyjskimi fanami. Słuchajcie, to przejdźmy sobie do następnego punktu. Wiesz co, jedna ważna rzecz. Dawaj. Gerasimow powiedział tą bardzo ważną kwestię o tym, że w miarę napływania, ale jednak będą szkolić. Czyli zasadniczo zasób tych, którzy, przynajmniej teoretycznie, po kilku miesiącach szkolenia, nawet bez broni, będą dostępni, żeby uzupełniać jednostki, dla nich jednak jakieś znaczenie ma. Rzekome szkolenie z 200 tysięcy gdzieś na zapleczu, którzy mają wejść z absolutnie topową bronią produkcji powojennej, w sensie po II wojnie światowej, zrobić game changera, no oczywiście to się też słyszy, zostawmy, na razie to jest pogłoska rozpowszechniana przez drugą stronę, tak bym to nazwał, ale jest jeszcze jedna rzecz. Całkiem możliwe, że się okaże, że z tych nieuzbrojonych, jako tako wyposażonych mobików po jakim takim szkoleniu będą robić tak zwane bataliony szkolne przy istniejących jednostkach i wtedy na szybko się będzie podrzucało, no bo tak, albo po prostu wejdzie w miejsce, nawet bez broni, będzie szedł za tym, który broń ma, no to no już jak jeden padnie, to podniesie, znamy to z pewnego filmu, czyli Wrogu Bram, albo druga rzecz, no broń zbierana z pola walki od wszystkich zabitych będzie trafiała do tyłu. Wcale mnie nie zdziwi, jeżeli taki batalion pomimo braku w wyposażeniu i uzbrojeniu zostanie bojowo użyty, bo takie będą jakieś potrzeby według rosyjskich dowódców. Rosja jak na razie pokazuje, że pogarda dla życia ludzkiego jest normą, a nie marginesem. To tyle. Słuchajcie, mamy teraz 1433 widzów. No wydaje się, że jak na sobotę i że poświęcacie czas, żeby oglądać dwóch łysych i jednego kudłatego, to wydaje mi się, że to jest dobry wynik. Dziękujemy wam. No i teraz może taka chwila. Ja jestem tym słaby, kapitan jest chyba lepszy, ma większe doświadczenie. Jeżeli chodzi o autoreklamę, wspieranie kanału, bo o tym zupełnie zapomnieliśmy. W związku z tym, że jest jak jest, czyli spośród nas trzech, kanały YouTube'owe ma nas dwóch, to będąc u gospodarza, jakim jest Paweł, chciałem wszystkich poprosić o to, byście lajkowali, komentowali, udostępniali ten film, jeżeli się podoba. Komentarze są, więc jak najbardziej już za to dziękujemy, niezależnie nawet od tego, czy są to pozytywne, czy negatywne. Czasami ważne, że są. Wiemy, że przynajmniej jest interakcja, wy wiecie, że my też staramy się na to patrzeć. Ponadto zachęcam do subskrybowania kanału Kremlinka Show, zachęcam też do subskrybowania mojego kanału, jak również do lajkowania na moim kanale, na komentowanie, udostępnianie. W tym wszystkim jeszcze jest jedna rzecz. Reklamy są, bo są. Takie jest życie, czasami trzeba mieć, żeby pojechać, być, bywać. Jeżeli dacie z nimi radę, to będzie fajnie. Co chcesz powiedzieć, że ten, że... Że kiedyś przyjdziesz do Wrocławia. Okej. No właśnie tak się zacząłem zastanawiać. No. Ale pamiętasz, że mamy zaproszenie do Luksemburga, tak? W środę. Na ostatnim tygodniu. No, mamy. Chyba było w czerwcu. No w czerwcu, tak. A więc trzymamy tutaj. Pamiętamy, nie zapomnieliśmy. Jest to miły challenge, miły. Tak. I w przypadku możliwości wspierania kanału, na każdym z kanałów możecie przeczytać o tym, gdzie, jak, w jaki sposób. Naprawdę doceniamy to wszystko i wszystkim naszym wspierającym i patronom bardzo serdecznie dziękujemy. Zwłaszcza, że stoimy u progu istotnych zmian, które nie żeby się pojawiły dopiero w polskiej przestrzeni prawnej, ale właśnie, że tak powiem, zaczynają być egzekwowane i wchodzą w życie, co powoduje, że cóż, życie będzie trudniejsze. Tak jest. Tak jest. Słuchajcie, przechodzimy do Top one. No i oczywiście nie mogło braknąć tej informacji. To są jednak wieści z Rosji. Jakie standardy obowiązują? No i musi być o tej ropie. Nie było nic dzisiaj o gazie. No więc tutaj to koledzy... Nie będzie już nic o gazie, jeżeli się martwicie. Tak. No w przypadku gazu... Znaczy może tylko powiem, że no teraz mamy... Paweł nie może się powstrzymać. Więc będzie troszeczkę okazji. Tak, jeżeli chodzi o gaz, mamy znowuż rekord, tam jest bodajże 43 za megawattogodzinę, tak, a więc no, wygląda na to, że
no jedziemy na coraz niższe wartości. 43, gdzie w połowie zeszłego roku było... Tak, mówimy teraz tam o Holandii i, Great Britain, tak, i Wielkiej Brytanii. Tak, tak. I było ile? 300 w szczycie? Tak, 300, 350 chyba 350, nawet, nie? Tak, to chodzi. Więc od tego szczytu no, zlecieliśmy bardzo już, nie? Tak, natomiast tutaj chciałem podzielić się z wami informacją, jak to wygląda, jeżeli chodzi o Urals, bo zeszły tydzień, tak jak wiecie, no, obfitował w różnego rodzaju zmiany. Teraz może ja wam wrzucę tutaj taką, zobaczymy, czy nam się to wyświetli. Wartości, jeżeli chodzi, no teraz mi się nie przyłącza, jeżeli chodzi o rosyjski Urals, no mamy kwotę i to była kwota z czwartku, z piątku, jeżeli chodzi o wartości spotowe Uralsa, czyli to, co kiedyś mówiłem, że pojawi się wartości poniżej $50. No i teraz mamy też dane z piątku, jeżeli chodzi o WTI i Brenta, no i wszystko wskazuje, że ta ropa poniedziałek, wtorek, no myślę, że wtorek będzie około 45, może nawet troszkę poniżej. Jeżeli spadki jeszcze będą się utrzymywać, czyli będzie ta sytuacja dosyć nerwowa, jeżeli chodzi o rynki, szczególnie o rynek amerykański, no to nie są dobre informacje dla Rosjan, bo to nie działa tak, że Amerykanie i Europejczycy wpadają w recesję i Chińczycy, a Rosjanie nie, a więc te mity takie, że te gospodarki są rozłączone, w jakimś stopniu one powoli się rozłączają, natomiast no nadal, jeżeli będziemy mieli coraz tańszą ropę WTI, no to Urals będzie odpowiednio coraz tańszy, no to nie ma innej możliwości, żeby to było inaczej, natomiast też dochodzą takie z Rosji niepokojące dane dla całej branży i o tym sobie mówiliśmy, jeżeli chodzi o informacje na temat sprzedaży produktów, bo te produkty się nie sprzedają. Troszeczkę Rosjanie sprzedają w tym momencie do Arabii Saudyjskiej tam diesla, to co wcześniej sprzedawali, trochę do innych krajów Afryki, do Egiptu na przykład. Natomiast większość próbują upłynnić w Azji i im się to nie udaje. Dlaczego im się to nie udaje? Dlatego, że rafinerie zarówno te indyjskie, hinduskie, jak i również chińskie nie są zainteresowane rosyjskim dieslem i innymi paliwami w takiej cenie, którą obecnie Rosjanie proponują, a proponują już niskie ceny. Mówiliśmy, że tam jest 30%, teraz dochodziły, że nawet 40% discounty. Rynek oczekuje i Hindusi, jak i również chyba Chińczycy oczekują, że te dyskanty będą przekraczać 50% i być może wtedy część firm się spróbuje, na pewno nie będą to rafinerie, natomiast no część firm być może spróbuje wtedy kupić tą ropę, mówię ropę, produkty, czyli głównie diesla, natomiast dodatkowo Rosjanom się pojawia następny problem, bo oprócz tego, że spada im ta produkcja produktów i eksport tych produktów, przez to muszą wysyłać więcej ropy surowej, to w przypadku produktów mają problem, ponieważ w kwietniu rozpoczną się dosyć duże remonty ich rafinerii, co będzie jeszcze dodatkowo powodować, że tego produktu no nie będą produkować, tak, czyli nie będą tego diesla rafinować. No i... Ale to nie jest tak, że w związku z tym wykorzystają ten moment, że i tak się nie sprzedaje, to chociaż wyremontujemy? Tak, trochę tak. Znaczy to były planowane, wiesz, remonty jeszcze rok temu. To nie jest tak, że to jest jakoś coś nowego. No ale to akurat wykorzystają tak, ten czas, nie? Tylko też mają problem, bo nie mają tych technologii zachodnich, a do tych remontów i do różnych... Jak coś wygaszą, mogą potem nie wskrzesić. Tak, wiesz, bo tam, wiesz, resursy powygaszały, tam też masz takie, jak trochę w wojsku, pewne rzeczy no, należy serwisować, to tak samo nie będzie działać, a więc tu może się okazać, że no, będą mieli problem i te remonty mogą się im przedłużać, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeżeli chcą uzyskać jakieś stabilne przychody, będą musieli zwiększać eksport surowej ropy, a żeby zwiększać eksport surowej ropy przy rynku recesywnym, no to co mogą zrobić? Discount, tak? Czyli jeszcze taniej próbować sprzedawać, dlatego że w tym momencie
ożywienie w Chinach się przesuwa. Jeżeli chodzi o Stany i Europę, widzimy sytuację, która się dzieje na bankach. To ma również odzwierciedlenie, jeżeli chodzi o inne gałęzie gospodarki. I to ożywienie, które zapowiadano już w drugim kwartale, prawdopodobnie się opóźni. I prawdopodobnie również się opóźni, nie wiemy tylko o ile, jeżeli chodzi o Chiny. Jeżeli nastąpi, bo też są takie głosy, że być może nawet w tym roku to ożywienie w Chinach nie nastąpi. No, myślę, że to jest przesada, no, ale takie głosy są, no i trzeba brać je pod uwagę. Pamiętam, że kiedyś była sytuacja, że Iran szukał ilości kontenerowych pewnych akceleratorów reakcji chemicznych potrzebnych do użycia w rafineriach ze względu na to, jaką ropę mieli. I podobna sytuacja, jeśli chodzi o te czynniki reaktywne, zapewne jest też dla technologii innych, które mają u siebie Rosjanie. Jeżeli nie mają odpowiedniego zapasu albo towar ten, nie wiem, mógł się zestarzeć, albo go po prostu, tak jak powiedziałem, nie mają i nie uzupełnią go w swoich instalacjach rafineryjnych, może się okazać, że i tak będzie kłopot, więc planowy przestój jest niezłym usprawiedliwieniem dla pewnych rzeczy. Bo można powiedzieć, że to było planowane i nie ma to nic wspólnego z bieżącą sytuacją na rynkach albo właśnie z sankcjami. I bardzo sympatyczny ten numer jeden i w środę, czwartek będziemy patrzeć, jak sytuacja ropy WTI wygląda i ja stawiam na ciebie. Okej, myślę, że w środę sobie zrobimy tą jakiś update mały, jak to wygląda, natomiast teraz sobie powiemy o miejscu zero, bo w tym tygodniu mamy wyjątkowo miejsce zerowe, a więc miejsce związane z tym, że no w Rosji pojawił się najsławniejszy zbrodniarz wojenny i przestępca, Władimir Władimirowicz, no i jest ścigany na ten moment międzynarodowym listem gończym wystawionym przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze. I tutaj za moment wrzucimy wam taką mapkę, która pokazuje, do jakich krajów pan Putin będzie mógł jeździć, a do jakich teoretycznie, to oczywiście jest teoretycznie, nie będzie mógł jeździć. Dajcie mi chwilkę, ja zaraz sobie to przełączę. No, coś nam tutaj się, o, już nam za moment powinno działać. Tutaj widzicie mapkę, na zielono to są te kraje, do których nie może jeździć, a na kolor pomarańczowy to są te kraje, do których może jeździć. Przy czym Stany Zjednoczone nie, że nie podpisały tej konwencji, tylko jej nie ratyfikowały. Więc są w stanie w każdej chwili to zrobić, gdyby nagle wylądował. Znacznie krótsza sprawa. No tak, znaczy mogą być ciekawe tutaj, bo tutaj część Twitterowiczów szczególnie, bo ta informacja była już opublikowana jakiś czas temu na Twitterze. No tak, wczoraj, dzisiaj również ja publikowałem, jak zapowiadałem wieści z Rosji. No i część jak gdyby mówiła, okej, ale to będzie martwy przepis. No pewnie tak, będzie martwy, ale to chyba nie o to chodzi. Bo nikt się nie spodziewa, że pan Władimir pojedzie do, powiedzmy, nie wiem, poleci do Berlina i w Berlinie ktoś wyprowadzi go w kajdankach, tudzież pojedzie do Warszawy, nie wiem, na jakąś wizytę i również. No więc prawdopodobnie do większości krajów europejskich nie będzie podróżował, a do tych krajów, które na przykład to przestrzegają, no pewnie będzie wystawiany za każdym razem jakiś list żelazny, żeby coś takiego nie zaistniało. No niemniej jest to pokazane jasno, kto w tym momencie jest zbrodniarzem, a kto w tym momencie jest po tej dobrej stronie. I wydaje mi się, że tutaj krytyka tego, że to jest coś złego, no jest nie na miejscu. No to, że nie wszystkie kraje to przestrzegają, okej, no nie wszystkie, tak? No ale to nie znaczy, że mamy tego nie robić i nie nazywać zbrodniami, skoro są. No to też jak gdyby taka ciekawa rzecz, że w tym momencie, za co w ogóle, może powiedzmy, tak, za co Putin został, jest ścigany, tak, bo nie za inwazję na Ukrainę, tak, tylko razem z panią Marią Lwową Bełowej, która jest rzeczniczką praw dziecka rosyjską, no został wydany nakaz przez Hagę.
No i z tego, co czytamy, no to wydaje się, że te dwie osoby są ścigane i są ścigane za to, co za te czyny i zarówno pani Marii, jak i pana Putina, które dotyczyły ukraińskich dzieci, tak? I tak. Ich, jakby to powiedzieć, no zbrodni, które zostały, no bo to tak trzeba nazwać, no bo inaczej też nie nazywajmy czegoś, co jest zbrodnią i przestępstwem, trzeba nazywać po imieniu. No i wydaje się, słuchajcie, że na pewno nie jest to ułatwienie dla Rosjan, nie jest to ułatwienie dla reżimu, nie jest to też ułatwienie na przykład dla przyszłych, jeżeli wyobraźmy sobie, że teraz następuje pokój i prezydent Francji, Niemiec mówi... Mam się spotkać ze zbrodniarzem. No będą jakieś... Komplikuje to. I tutaj warto zwrócić uwagę dla tych, którzy gdzieś tam nie obserwują moich wpisów. Zwróciłem uwagę, że Xi wkrótce ma być w Moskwie. Więc dla niego też jest to niewygodna sytuacja. Więc myślę, że wizerunkowo ta wizyta dużo straciła dzięki ogłoszeniu właśnie tego listu gończego. Ja powiem jeszcze jedną rzecz. Właśnie dzisiaj udostępnialiśmy też cytat wypowiedzi prezydenta Bidena, który powiedział: oczywiście to prawda, że Władimir Putin jest zbrodniarzem, albo raczej odpowiada za te zbrodnie. Więc tego typu hasło tuż przed wizytą Xi oznacza, że bardzo mocno podkopuje się pozycję osoby, z którym Xi będzie się widział, co oczywiście wkurzy obydwie strony, które się będą spotykać. Ale nie jest tak lekko. Pamiętajmy też o Donaldzie Trumpie, co do którego powiedziano właśnie, że będzie co? Wydany nakaz aresztowania Donalda Trumpa w postępowaniach, jakie są przeciwko niemu prowadzone w Stanach Zjednoczonych. I robi się naprawdę wesoło, bo przecież niedawno, nie dalej niż 2 dni temu powiedział, że według niego Rosja nie jest wrogiem Ameryki, z nią należy współpracować i najchętniej zapewnić jej strefę wpływów w Europie, a jego bliska współpracowniczka jeszcze kilka dni wcześniej, i tego nie da się odzobaczyć, internet już to skopiował, krąży, chociaż próbowano, powiedziała wręcz, że łącznie z Polską należy te kraje oddać Rosji, ponieważ one kiedyś były rosyjskie, co oczywiście świadczy o tym, że jak większość Amerykanów ma pojęcie o historii Europy, żadne, by nie powiedzieć, że dramatycznie nędzne. No tak, no więc no dla mnie jest to informacja na ten moment numer 1 czy numer 0, tak. Oczywiście musi być ropa. Super, jakby nie ta ropa, no to pewnie to by było numer 1, a tak, no to musiało jednak wyprzedzić tą ropę. Ponieważ no wyobrażam sobie takie zdjęcia z Xi, no i podpisy, tak, i paski. Wanted, dead or alive. Nie, no takie paski, tak. Xi spotkał się ze zbrodniarzem wojennym. No. No wiecie, tak, no z jednej strony no pewnie ludzie i inni przywódcy będą się spotykać, natomiast no nie będzie to temu, znaczy cały czas będzie towarzyszyć taki negatywny PR, no i tego już, tej łatki zbrodniarza już Putin od siebie nie odepnie moim zdaniem, to już jest za późno. Ale dzisiaj jeden z naszych sympatycznych widzów, pozdrawiamy Tomka z Leszna, przysłał bardzo sympatyczną informację, którą należy mu się za to jak najbardziej szapoba. Odczytam mianowicie, co przesłał. Możliwą ścieżkę osądzenia Putina przetarł Mossad. Adolfa Eichmanna porwano 11 maja 1960 roku spod jego domu w jednej z dzielnic Buenos Aires. Niespełna rok później, 11 kwietnia 1961, rozpoczął się proces Adolfa Eichmanna. 15 grudnia 1961 roku, 1961 roku sąd w Jerozolimie skazał go na karę śmierci. 31 maja 1962 Adolf Eichmann został powieszony na podstawie wyroku izraelskiego sądu. Można? Można. Tak, no byłoby to ciekawe, nietypowe, natomiast no, ty, a może różne ty, rzeczy się zdarzają. Ale w tym momencie, gdyby MTK wynajął łowców głów? Płyniesz teraz. Ja teraz tylko fantazjuję. Tak, no zdecydowanie. Ile tych filmów jest o takich rzeczach? Nie, no słuchajcie, na pewno moim zdaniem to jest wiadomość tygodnia. W przyszłym tygodniu będzie pewnie wiadomość związana z Xi i z pomysłem, i z planem pokojowym, bo myślę,
w odróżnieniu od wielu uważam, że ten plan pokojowy przez Chińczyków będzie jednak przedstawiany i będzie cały czas no, w jakiś tam sposób podbijany. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, nie sądzę oczywiście, że zostanie wprowadzony, żeby było jasne, tak, no bo do tego tanga trzeba aż trzech w tym momencie, czy nawet czterech, tak, no bo USA, Ukraina, Rosja, Chiny, tak, no wydaje się, że to mało jest prawdopodobne. Natomiast jeżeli chodzi o Xi, też będzie rozmawiał tutaj, no po to rozmawia moim zdaniem z Zelańskim, tak, no jednak jeżeli by chciał się tylko spotkać z Putinem, to by się spotkał z Putinem, nie robiłby jakiegoś spotkania, jakiejś konferencji z Zelańskim. W jakimś tam. No i teraz trochę właśnie Xi to psuje, no bo to miało być tak fajnie, że on za tym pokojem i najpierw spotyka się z Putinem, potem z Zelańskim, no a teraz będzie, że spotyka się najpierw ze zbrodniarzem, jedzie do niego. No, nie brzmi to dobrze. Tak. No. Ale przypomnę, Amerykanie nie ratyfikowali konwencji o Międzynarodowym Trybunale Karnym. To nie znaczy, że ją nie mogą to nie znaczy, przestrzegać. To nie jest to samo, co niepodpisanie. To jest różnica. Dobrze, słuchajcie, zbliżyliśmy się w takim razie do końca. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to zostawiamy 2 minuty na to i jeżeli chcecie się coś zapytać, to proszę bardzo. My w tym momencie, tak jak widzicie, jesteśmy w poszerzonym składzie. Jeżeli wam się podoba ten sposób prowadzenia live'ów, bo tak jak widzicie, i o tym trzeba też powiedzieć, bo nie wszyscy też wiedzą, że live jest prowadzony na 2 kanały. W tym momencie mamy ponad 1530 osób na Kremlinka Show i na kanale Kapitan Lisowski. A nawet nie wiem, ile w tym momencie jest na kanale. Tu wiesz co, masz tutaj, wyświetla się. Aha, tutaj jak gdyby jest łącznie. Prawdopodobnie, jeżeli to jest prawda, co się wyświetla, a myślę, że tak. No cały czas tutaj oczywiście kanał Kapitana prowadzi. Tutaj gratulacje. Czekamy na pytania wasze, tak. Bo tutaj chyba się coś przy... A, jest jakieś, tak? Nie, to nie jest pytanie, tylko jakieś stwierdzenie. No dobrze, jest pytanie o ten Kaliningrad. Coś się przycięło. Ta sytuacja nie jest jakaś tam najlepsza, bo zdecydowanie mieszkańcy, którzy korzystali z małego ruchu granicznego, mają teraz to ograniczenie bardzo bolesne dla siebie. Ceny artykułów spożywczych wzrosły, bo muszą być przewożone albo powietrzem, czyli samoloty, albo promami, których jest za mało krążących na trasie pomiędzy na przykład Ust-Ługą a Kaliningradem. Więc sytuacja ludności w Kaliningradzie jest trudniejsza niż w pozostałych miastach, dużych miastach europejskiej części Rosji. Słuchaj, tu jest takie pytanie odnośnie złóż na terenie Polski. Tak się zastanawiam. Ja nie kojarzę, ale no być może czegoś nałożące nie wiem. Nałożące do Gazpromu, pierwsze słyszę o czymś takim. Jeżeli chodzi o Gazpromu, jak najbardziej były problemy, jeżeli chodzi o ten tranzyt i część, jak gdyby, ponieważ no Gazprom chciał budować takie, to się nazywa, już zapomniałem. Chodzi o to, że w pionie chciał budować i zarówno transport, jak i detal tego gazu, natomiast jeżeli chodzi o jakieś złoża w Polsce, to ja nie słyszałem na pewno. Mój ojciec też nie słyszał, który... Jedyną historię... No nie kojarzę. Jedyną historię zahaczającą tylko o coś takiego... A więc jeżeli macie informacje, to proszę podajcie, bo ja nic na ten temat nie wiem. Jedyne co, to, że oni eksploatowali złoża uranu, które występowały przecież w Karkonoszach. To o tym wiemy, to było zaraz po wojnie. I prawdopodobieństwo wysokie jest, że pierwsza radziecka głowica nuklearna w bombie była z polskiego uranu. Druga rzecz to złoża ropy, które w pobliżu ówczesnej granicy z Ukraińską Socjalistyczną Republiką Radziecką stwierdzono, że są tam złoża i były wydobywane, eksploatowane po stronie wtedy jeszcze radzieckiej, że zabroniono nam wykonywania tam odwiertów na głębokości poniżej 4000 metrów w latach, żebym nie skłamał, między 60 a 70. Coś takiego. Od tamtej pory praktycznie górnictwo naftowe chyba tam nie zaczęło jakichś konkretnych działań jak dotąd,
ale z geologicznych informacji wynika, że układ możliwy. Żyła. A więc może to w końcu zadziała. O, teraz może zadziała, bo nam się mapka tutaj faktycznie przycięła. O, i teraz nas z powrotem widzicie. Zobaczymy jeszcze następne pytanie. Ja się tymczasem, zanim podasz pytanie, odniosę tak do czegoś, co pisano. Że czy wy siedzicie w granatowych strojach? Czy to jest aby jakaś predykcja co do właściwych służb noszących takie mundury a propos przejęcia Władimira Władimirowicza Adolfowicza, wiadomego nazwiska? No nic nam o tym nie wiadomo, ale jeżeli uważacie, że dalibyśmy mu radę, no, ja tam moglibyśmy się poświęcić, żeby go zapakować. Ja się nie zamierzam poświęcać, narażać się na skoki z okien, łapiąc Putina. Daj a nie, jak go przywiozą. Aha. Ta służba tylko przyjmuje czule. No dobra, dobra. No, okay. Czule. Dobra, słuchajcie, tu też było takie pytanie, że komu się bardziej ten Bifor podobał. No, nie. Bo ja siedziałem z przodu, a oni gdzieś biegali. Tak, no tak, tak. U niego na głowie inaczej załamywało się światło, więc było inaczej. Ale Bifor był próbą techniczną i to było napisane test. Tak, słuchajcie, jest jeszcze pytanie tak, że w ostatnich tygodniach obserwujemy dyplomatyczną ofensywę USA i Rosji w państwach Azji Centralnej. Tak. To prawda. Zgadza nasila się walka o strefy wpływów. Zgadza jakie się mamy perspektywy? Ale jakie mamy, czyli kto? My, Polska, czy ogólnie jakie widzimy? Nie chcę odpowiadać za tutaj pytającego, ale wydaje mi się, że ogólnie tak, no bo ogólnie, Polska tu nie bierze udziału w tym wyścigu. Ogólnie widać dużą ofensywę Ameryki i sytuacja, gdy Rosja jest zbyt słaba, aby... Ameryki, Chin jeszcze. Tak, też. I ale Turcji. Sytuacja, gdy Rosja jest zbyt słaba, aby utrzymać strefy wpływów w Azji Centralnej, będzie wykorzystywana przez wszystkich innych, aby tą strefę wpływu u siebie rozszerzyć. Oczywiście mówimy o mocarstwach, bo Polska to za dużo nie porobi, nie? Ale Stany Zjednoczone, Chiny, Turcja... Wszyscy będą chcieli jak najwięcej ukraść tego tortu spod władania Rosji. Nie? Słuchajcie, to jest takie pytanie. Powiedzcie oficjalnie, że będziecie spożywali wodę piekielną. Nie, idziemy na piwo spotkać się z Markiem, lajtowo, z Arturem, no i z innymi przyjaciółmi, bo jak się okazuje, mamy przyjaciół, tak się przynajmniej wydaje. Więc tak, a potwierdzamy. Więc... Artur Micek, Marek Meissner, znaleźli dla nas dzisiaj czas. Zobaczymy, kto jeszcze. Pozdrawiamy, nie? Zobaczymy, bo jeszcze kilka osób być może dojdzie. A więc korzystając z okazji, sobie porozmawiamy, wymienimy się różnego rodzaju doświadczeniami. A chyba wody piekielnej ani innej, ani ognistej nie będzie. I tym akcentem kończymy tutaj. Miłego wieczoru. Pozdrawiamy. Również wam pozdrawiamy życzymy serdecznie. I mam nadzieję, tu jest też, żeby live był jeszcze w większym gronie. Nie wiem, czy mu się tu zmieścimy. Ja nie wiem, no ale to będzie wymagało ostrych przygotowań. Chyba, że na dół zejdziemy jednak. No, albo przebudowy poddasza tutaj studia, tak? No więc no, czemu nie? Ale wiecie, u Girkina ta piwnica jest szersza. Tam jest przestrzeni trochę no więcej. Przestrzeń jest dużo, no ale to też nie jest taka mała, tylko trzeba a zdziwiłbyś się, gdyby on dostał za służbę swemu, obojętnie czemu, czy krajowi, czy służbie, jakiś domek z przydziału, w którym mogła być na przykład jakaś kiedyś instalacja do wydobywania zeznań z jeńców, to ja bym się, czy innych, prawda, padziochów? Że po drugiej stronie kamery jest tam jakiś taki stół z piłą i tak dalej, tak? Mieli wyobraźnię Kaci NKWD, więc dlaczego nie? Przykład. We Wrocławiu jest pewna część pewnej dzielnicy, gdzie kiedyś zajmując się pewnymi nieruchomościami, jak zacząłem zaglądać w księgi wieczyste, było bardzo dużo wpisów z lat 40. Mniej więcej cytuję. Za walkę z reakcyjnym podziemiem w nagrodę za nadanie. I to były poniemieckie wille, które dostawali ubecy, czy tam wtedy, tak, ubecy,
Urzędy Bezpieczeństwa i aktywiści tego zakresu. Fajne, nie? Słuchajcie, też jest jeszcze pomysł, żeby jutro zrobić after. Zobaczymy, czy nam się uda. Ale jeżeli będzie nowych 1000 subskrybentów u kapitana lub u mnie, na pewno to zrobimy. Tylko to będzie poranny after. Tak. Znaczy tak 10-11 najpóźniej. No, obiadowy taki, myślę, taki, bo chłopaki muszą jechać potem. To jeszcze raz, słuchajcie, wszystkiego najlepszego. My uciekamy. Życzymy wam miłej soboty. Dokładnie. Trzymajcie się. Sympatycznego weekendu. Pozdrawiamy. Cześć.